Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Proxima Centauri jest gwiazdą o małej masie, znajdującą się w południowej części konstelacji Centaura. Gwiazda jest oddalona od Ziemi o 4,24 roku świetlnego. Gdybyś miał wystarczająco silny laser, wiązka światła potrzebowałaby 4,24 lat, aby dotrzeć do gwiazdy. Gdy patrzysz na tę gwiazdę, widzisz ją taką, jaka była 4 lata temu. Obecnie najszybciej poruszającym się obiektem stworzonym przez człowieka jest oryginalna sonda Voyager. Porusza się ona z prędkością ponad 35 tysięcy mil na godzinę, a nawet przy tak ogromnej prędkości dotarcie do gwiazdy zajęłoby tysiące lat. Jedynym praktycznym sposobem dotarcia tam jest podróż szybsza od światła, w skrócie FTL. Według Einsteina fundamentalną zasadą wszechświata jest to, że tylko światło może poruszać się tak szybko. Był rok 2037 i właśnie wtedy złamaliśmy tę zasadę. Ale jakim kosztem? Nazywam się James Anderson. Od 15 lat służę w siłach powietrznych i zawsze mówiono, że jestem najlepszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek mieli. 2 lata temu dostałem zaproszenie od NASA do wzięcia udziału w przełomowym projekcie. NASA zawsze było moim marzeniem. Jako chłopiec zawsze przebierałem się za astronautę na Halloween i przeczytałem w zasadzie wszystkie książki na ich temat oraz historii lotów kosmicznych. Wstąpienie do sił powietrznych było najlepszym rozwiązaniem i bardzo mi się podobało. Stacjonowałem w bazie Edwards Air Force jako pilot doświadczalny eksperymentalnych myśliwców. Dyrektor projektu nazywał się dr Robert Butler. Robert był wysokim, rudym mężczyzną z mózgiem, którego pozazdrościłby mu nawet Einstein. To właśnie Robert osobiście zaprosił mnie do udziału w swoim projekcie. Zgodziłem się niemal natychmiast, gdy zadzwonił i umówiliśmy się na spotkanie, aby omówić szczegóły. Miejscem spotkania był biurowiec w centrum Bethesdy w stanie Massachusetts. Biuro Roberta było chyba najczystszym pomieszczeniem, w jakim kiedykolwiek byłem. Miał ogromne mahoniowe biurko z monitorem komputerowym, który zajmował prawie połowę powierzchni biurka w rogu. Za nim stał regał pełen książek i miniaturowych modeli samolotów. W powietrzu unosił się przyjemny, jesienny zapach kadzidełek, które palił po drugiej stronie pokoju. Robert uściskiem dłoni posadził mnie przy biurku i zaczął. Witaj, James. Dziękuję, że zgodziłeś się dziś ze mną spotkać. Dziękuję, że mnie przyjąłeś. Jestem podekscytowany poznaniem nowych możliwości, które stoją przede mną. Odpowiedziałem z niecierpliwością. Załatwmy formalności, abyśmy mogli przejść do interesów. Musisz podpisać umowę o zachowaniu poufności, ponieważ ten projekt jest objęty klauzulą ściśle tajne. Kontynuował. Robert podsunął mi gruby dokument. Tak jak podejrzewałem, była to wspomniana wcześniej umowa. W przeszłości podpisałem ich już tysiące, więc znałem zasady. Zasadniczo stwierdzała ona, że jeśli rozmawiałeś o projekcie z kimkolwiek spoza jego zakresu, było to uważane za zdradę. Natychmiast podpisałem dokument drogim wiecznym piórem, który miał na biurku, oczekując, że wyskoczy z fotela i powie mi, że to tylko wizytówka. Nie zrobił tego. Oddałem mu dokument i zwróciłem pióro. Podziękowałem mu i zapytałem. Więc co to za przełomowy projekt, o którym mówisz? Czy zna pan fizyka teoretycznego Miguela Alcubierre? Zapytał Robert z zaciekawionym wyrazem twarzy. Czytałem o nim. Wynalazł sposób na podróżowanie szybciej niż światło, ale teoria ta została obalona już dawno temu. Odparłem. Robert usiadł z powrotem na swoim krześle i kontynuował. A gdybym ci powiedział, że niedawno poprawiliśmy jego pracę i zastosowaliśmy ją w praktyce? W mojej głowie pojawiło się kolejne pytanie. Silnik FTL Miguela wymagał znacznej mocy do działania. Nic na świecie nie jest w stanie wytworzyć takiej ilości energii.
Tak, James, uzasadnione pytanie. Naukowcom z Wielkiego Zderzacza Hadronów CERN udało się znaleźć sposób na produkcję dużych ilości antymaterii. Wyprodukowaliśmy wystarczająco dużo, aby odbyć podróż do Proximy Centauri i z powrotem, z niewielką nadwyżką. Odpowiedział. A więc zbudowaliście statek? Zapytałem. Tak, nazwaliśmy go Trist, po łodzi podwodnej pilotowanej przez Jacquesa Picarda, która zanurzyła się w najgłębsze zakątki oceanu. Wydawało mi się to najbardziej odpowiednie. Robert odpowiedział. Byłem pełen pokory, że mogę być częścią czegoś znacznie większego niż ja sam. Będę miał szansę kształtować przyszłość ludzkości i wpłynąć na wiele pokoleń przede mną. Moje serce zaczęło bić szybko, gdy zapytałem. Jak szybko to lata? Według naszych obliczeń Trist ma maksymalną prędkość 32,47 razy większą niż prędkość światła. A ty będziesz jej pilotem. Odpowiedział tak, jakby cały czas czekał na to pytanie. Zanim zdążyłem zapytać o datę lotu, wręczył mi umowę, w której opisał cały projekt. Po podpisaniu umowy Robert zapewnił mi zakwaterowanie i wyciągnął do mnie rękę. Uścisnąłem ją i odszedłem, aby wprowadzić się do mieszkania, które mi zapewnił. Po tygodniowym zakwaterowaniu Robert zaprosił mnie z powrotem do przestronnej sali konferencyjnej, abym poznał innych, którzy dołączą do mnie podczas pionierskiego lotu. Robert ustawił w szeregu 4 osoby, z których każda była u szczytu sławy w swojej dziedzinie i chciała zmienić historię. Pierwszą osobą, z którą zostałem zapoznany, była inżynier dr Pravena Cook. Pravena zaprojektowała i pomogła skonstruować reaktor i napęd FTL. Była niską kobietą, może nieco ponad 1,50 m, z długimi ciemnymi włosami po 30. To, czego brakowało jej we wzroście, nadrabiała inteligencją. Następną osobą, którą mi przedstawiono, był dr Haruto Moon. Dr Moon był lekarzem. Był wysoki, miał krótkie włosy i nosił garnitur. Haruto niedawno ubiegał się o stanowisko chirurga generalnego, więc NASA skorzystała z okazji, aby go zaprosić. Potem poznałem głównego naukowca, dr Elizabeth Murphy. Elizabeth była jedną z najpiękniejszych kobiet, na jakie kiedykolwiek spojrzałem. Jej oczy były jak diamenty. Mój wzrok utkwił na jej uśmiechniętej twarzy, zanim mężczyzna obok niej odchrząknął. Wyrwałem się z zamyślenia i uścisnąłem jej i jego dłoń. Był to dowódca Trist, pułkownik Edward Thompson. Thompson w niczym nie przypominał pułkowników, z którymi pracowałem przez lata. Był niski i szczupły, a więc niezbyt onieśmielający. Mimo to okazałem mu należyty szacunek. Zanim uścisk dłoni dobiegł końca, pochylił się do mojego ucha i wyszeptał. Widziałem, jak patrzyłeś na Elizabeth. Nie o to chodzi w tej misji, więc jeśli będziesz na tyle uprzejmy, żeby trzymać kutasa w spodniach, wszystko pójdzie gładko. Przytaknąłem, po czym dołączyłem do szeregu. Robert wręczył nam po kieliszku szampana i wzniósł toast. Za nowe horyzonty! Stuknęliśmy się kieliszkami i zaczęliśmy się lepiej poznawać. Następnego dnia odbyła się orientacja. Wszyscy spotkaliśmy się w tej samej sali konferencyjnej. To właśnie tego dnia mogłem wreszcie zobaczyć Trist. Choć był to tylko rzut oka na ścianę, wyglądało to tak, jakbym patrzył na rzeczywistość. W przedniej części statku znajdowała się duża sferyczna struktura dowodzenia, w której prawdopodobnie wszystko było kontrolowane, również wewnątrz kuli. Za kulą znajdowało się coś, co wyglądało jak tablica komunikacyjna. Dalej znajdował się reaktor umieszczony pomiędzy dwoma ogromnymi pierścieniami. Pierścienie te były głównym elementem napędu FTL. Za nimi bezpośrednio na rufie statku znajdowały się główne silniki do standardowego napędu. Obok reaktora znajdowały się dwa cylindryczne zbiorniki na paliwo. W jednym zbiorniku znajdowała się antymateria, a w drugim materia. Te dwie substancje po połączeniu emitowały ogromne ilości energii. Reaktor kontrolował je i przekształcał w paliwo. Robert rozpoczął od wyjaśnienia, dlaczego wybrał Proximę Centauri.
Jak być może już wiecie, Proxima Centauri jest najbliższą Ziemi gwiazdą poza Słońcem. To czyni ją doskonałym kandydatem do tego projektu. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego ją wybraliśmy. Od nieco ponad 40 lat ta gwiazda emituje wybuchy fal radiowych o bardzo wysokiej energii. Po przeanalizowaniu sygnał ma charakter losowy. W zasadzie są to impulsy statyczne. Czy gwiazdy przypadkiem nie emitują różnych rodzajów fal? Zapytałem. Tak, James, masz rację. Najciekawsze w nich jest to, że zdarzają się co godzinę. Punktualnie. O tej samej porze. Gdyby to nie było wystarczająco dziwne, każdy wybuch jest całkowicie identyczny. Kontynuował. W pokoju zapadła cisza. Wszyscy byli w szoku. Robert chichotał. To była dokładnie moja reakcja. Waszym zadaniem jest udanie się do gwiazdy i za pomocą przywiezionego sprzętu zbadanie jej i ustalenie, co powoduje te sygnały. Uśmiechnąłem się, widząc radość na twarzy Elizabeth. Gwiazdy były jej dziedziną nauki. Robert zaczął odpowiadać na kolejne pytania, które mieliśmy. Kilka ważnych szczegółów rzuciło mi się w oczy. Trist jest nadal w budowie na orbicie. Dotarcie do gwiazdy z maksymalną prędkością zajmie 1,5 miesiąca, a odlot planowany jest za rok po intensywnym treningu. Nasze rozeznanie dobiegło końca i wróciłem do domu. W ciągu tego roku NASA wystawiło moje ciało na ekstremalne próby. Nigdy wcześniej nie poddawano mnie takim testom, nawet podczas służby w siłach powietrznych. Podczas jednej z symulacji posadzono mnie na krześle przymocowanym do wirnika, który obracał się niezwykle szybko, symulując siły G. Innym razem umieszczono mnie w komorze na kilka godzin pod wysokim ciśnieniem atmosferycznym, aby sprawdzić, jak zareaguję na tę zmianę. Po wielu takich testach, ja i moi koledzy z okrętu byliśmy gotowi do działania. Nadszedł dzień startu. Była to ściśle tajna misja, więc podróż do rakiety Sojuz, która miała nas zabrać do Trist, była dziwnie wolna od reporterów. Nie miałem się z kim pożegnać, co było jednym z powodów, dla których zostałem wybrany, ponieważ istniało prawdopodobieństwo, że statek może po prostu eksplodować. Sojuz ożył, unosząc nas gwałtownie w górę. Nigdy wcześniej nie czułem się tak niewygodnie w tak wygodnym fotelu. W końcu dudnienie ustało, a ja poczułem się pozbawiony ciężaru. Chwilę później Elizabeth krzyknęła z podekscytowania. Patrzcie! Wyjrzałem przez okno. Przede mną znajdowała się Trist w całej swojej okazałości. Otaczały ją rusztowania, które służyły do pomocy przy budowie. Kapsuła zadokowała do statku, a my weszliśmy na pokład. Dobra, wszyscy na stanowiska. Pravena i Elizabeth zajęły swoje stanowiska po obu stronach mnie. Stanowisko Elizabeth dawało pełny dostęp do wszystkich czujników i skanerów zainstalowanych na statku. Dzięki nim mogła badać gwiazdę. Nie wiem, jak wyjaśnić działanie konsoli Praveny, bo było to dla mnie zbyt skomplikowane. Moim zadaniem w tym momencie było upewnienie się, że system nawigacyjny jest wyrównany, a silniki gotowe do odpalenia, abyśmy mogli wyruszyć. Spędziliśmy kilka godzin na przygotowaniach, podczas gdy rusztowania wokół statku były zdejmowane. Robert odezwał się przez radio. W porządku. Wszystko wygląda dobrze z naszej strony. Kontynuujcie, gdy tylko będziecie gotowi. Dziękuję, Robercie. Skontaktujemy się z tobą, gdy będziemy gotowi do rozwinięcia prędkości nadświetlnej. Odparł pułkownik. James, odpalaj. Rozkazał. Stuknąłem w konsolę, odpalając silniki, i statek nabrał prędkości. Nie mogliśmy tego dostrzec dzięki sztucznej grawitacji. Statek musiał być daleko od Ziemi na wypadek katastrofy. Gdyby statek eksplodował, byłoby to równoważne 500 megatonom trotylu. Silniki były niewiarygodnie potężne. Na jednej z kamer miałem widok za statkiem, a Ziemia wyraźnie się zmniejszała. W końcu znaleźliśmy się poza zasięgiem. Wyłączyłem silniki i pozwoliłem Trist odpocząć. Jesteśmy na pozycji. Poinformowałem Thompsona.
przekazał informację do kontroli. To jest to, ludzie. Naładuj pierścienie, James. Polecił. Rozpocząłem sekwencję ładowania i statek zaczął buczeć, gdy pierścienie zatętniły życiem. Spojrzałem na wyświetlacz i okazało się, że do naładowania zostały 2 minuty. 2 minuty do naładowania! Krzyknąłem podekscytowany. Na pokładzie panowała atmosfera niepokoju i podniecenia. Nikt nie był niezaniepokojony. Mój panel zmienił kolor na zielony, gdy cewki zakończyły ładowanie. Pułkownik wiedział, co następuje i usiadł na swoim fotelu. Po kliknięciu uprzęży zwrócił się do załogi. Cokolwiek się stanie, wszyscy jesteście dumą tego kraju. James, do dzieła. Miałem największy uśmiech na twarzy, gdy skinąłem głową i zrobiłem to, co mi kazano. Usłyszeliśmy głośny wybuch energii. Kolory oślepiły nasze oczy, gdy patrzyliśmy przez frontowe okno. Potem nastała niepokojąca cisza. Oprzytomniałem i przeanalizowałem panel przede mną. Utrzymujemy się na stałym poziomie 24,5C. Lecimy stabilnie! Krzyknąłem. Fala ulgi przeszyła nas wszystkich, zanim zaczęliśmy świętować. To, co zobaczyłem za oknem, trudno wyjaśnić. To było tak, jakbyśmy lecieli przez niebieski tunel światła. Prawena natychmiast sprawdziła, czy z dyskiem nie ma żadnych problemów. Nie znalazła żadnego. Wszyscy zebraliśmy się w kantynie na posiłek, podczas gdy dr Moon badał siebie i resztę z nas pod kątem ewentualnych negatywnych skutków przejścia w prędkość nadświetlną. Ku jego zdumieniu wszyscy wyglądaliśmy zupełnie zdrowo. Obiad składał się z obrzydliwego, liofilizowanego kurczaka lub czegoś, co wyglądało jak kurczak, a smakowało jak guma. Mimo okropnej kuchni, wszyscy byliśmy przeszczęśliwi. Wtedy wydawało nam się, że właśnie przeszliśmy do historii. To był życiowy cel każdego człowieka. Byliśmy dumni. Wkrótce nadszedł czas na sen przed długą podróżą. Thompson wprowadził załogę do komory sypialnej i każdy z nas wszedł do swojej kapsuły. Kapsuły zostały zaprogramowane tak, by obudzić nas na 5 godzin przed osiągnięciem Proximy Centauri. Prawena regularnie sprawdzała systemy, zanim wsiadła do swojej kapsuły. Nie chciała, aby podczas naszego snu wystąpiły jakieś problemy. Gdy zamknęła się moja kapsuła, poczułem się klaustrofobicznie, po czym delikatnie zapadłem w głęboki sen. Po kilku minutach obudziłem się oślepiony światłem. Nade mną stał dr Moon i Elizabeth z tymi pięknymi oczami. Uśmiechnęła się, mówiąc: czas wstawać, James. Powoli usiadłem i wyszedłem z kapsuły. Dwaj pozostali członkowie załogi również się obudzili. Dr Moon dał mi tabletkę, która miała mi pomóc odzyskać siły po dłuższym odpoczynku. Thompson zapytał mnie, gdzie jesteśmy. Droga do mojej konsoli była trochę kłopotliwa, bo czułem się, jakbym po raz pierwszy uczył się chodzić. Na konsoli widniał czas przybycia. 4 godziny, 13 minut, 53 sekundy. Odwróciłem się do doktora Moona. Myślałem, że mamy się budzić po 5 godzinach, a nie po 4,25 godzinie. Masz rację, mieliśmy mały problem z twoją kapsułą. Nie chciała się otworzyć. Odpowiedział z zatroskanym wyrazem twarzy. Wraz z załogą spędziliśmy pozostałe 4 godziny na sprawdzaniu systemów i dostarczaniu pożywienia do naszych ciał. Tym razem była to ryba, równie gumowa jak kurczak. W końcu nadszedł czas, aby odłączyć napęd, którym przylecieliśmy. Wyłączyłem go i statek się zatrzymał. Za oknem pojawiło się oślepiające światło. Patrzyłem na gwiazdę. Po prostu dotarła do mnie powaga tego, co właśnie osiągnęliśmy. Myślę, że nie tylko ja miałem takie odczucie. Thompson wydał polecenie. Wprowadź nas na orbitę gwiazdy, James. Z trwałym uśmiechem na twarzy skinąłem głową
i użyłem mojej konsoli, aby uruchomić silniki i wprowadzić nas na orbitę. Czy jesteśmy w stanie wyeliminować całe to oślepiające światło? Zapytał jednogłośnie Thompson. Odezwała się Elizabeth. Okno ma filtr. Aktywuję go. Moje serce uderzyło z hukiem o pokład, gdy włączyła filtr. Obserwowałem gwiazdę pokrytą zielonymi, przypominającymi winorośl strukturami. Wydawało się niemal organiczna. Proxima Centauri wyglądała jak żywa. Widać było, że pulsuje. Byłem wyraźnie przerażony tym widokiem. Co do diabła, to nie tak powinna wyglądać gwiazda! Powiedział w szoku Thompson. Elizabeth z determinacją stukała w swój panel. Analiza spektrograficzna wykazała, że gwiazda rzeczywiście jest organiczna. W jej analizie nie było nic, co wskazywałoby na to, że jest to gwiazda jakiejkolwiek klasyfikacji, poza oślepiającym światłem, które emitowała. Jak mogliśmy tego nie zauważyć przy pomocy naszych instrumentów na Ziemi? Doszedłem do wniosku, że udało jej się w jakiś sposób je oszukać z tak dużej odległości. Elizabeth rzekła z zastanowieniem. Nie rozumiem. Jak to możliwe? Ile czasu zostało do następnego wybuchu radiowego? Zapytał Thompson. 5 minut. Gdy czekaliśmy, byłem poddenerwowany. Jak 5 minut przyszło, tak minęło. Impulsy radiowe też się pojawiały i znikały. Poczułem lekkie mrowienie, ale było ono nieszkodliwe. Monitorowaliśmy sygnał i według Elizabeth był on taki sam jak poprzednio zarejestrowane impulsy. Co pan o tym wszystkim sądzi, doktorze Moon? Zapytał pułkownik, nie odwracając wzroku. Moon nie odpowiedział. Słyszałem miękkie, wysokie sapanie dochodzące z jego kierunku. Pułkownik też to zauważył i odwrócił się. Doktor Moon był całkowicie nieruchomy. Zakładając, że tylko śni, Thompson krzyknął. Doktorze Moon! To, co stało się potem, było najbardziej wstrząsającą i przerażającą rzeczą, jakiej kiedykolwiek byłem świadkiem. To coś, co mówi żołnierz, taki jak ja. Moon zaczął gwałtownie, konwulsywnie drgać, po czym powoli zmieniał się w coś. Jego ręce, nogi, palce u rąk i nóg, szyja, wszystko urosło do podwójnej długości. Ostre zęby wysuwały się z jego dziąseł, a istniejące zęby łamały się na ostre czubki. Jego szczęka odłączyła się od czaszki, tworząc przerażającą paszczę. Jeden z paneli za nim dał mi widok na jego plecy. Jego plecy rozdarły się, odsłaniając kręgosłup, u którego z każdego kręgu wystawały długie, postrzępione kolce. Jak u dinozaura. Takie same kolce wystawały też ze wszystkich stawów jego ciała. Jego skóra zmieniła kolor na ciemnozielony i została rozerwana, odsłaniając kości i potężną muskulaturę. Nie pozostało nic rozpoznawalnego. Podbiegłem do Elizabeth i chwyciłem ją za ramię, uciekając w bezpieczne miejsce. Pravena podążyła za nami, ale pułkownik Thompson niech spoczywa w pokoju. Nie miał tyle szczęścia. Moon, lub jak nam się wydawało Moon, rzucił się na niego z nienaturalnym, wysokim piskiem, wbijając obie ręce w klatkę piersiową pułkownika przy pomocy kolcy wyrastających na kostkach. Thompson nie wydał z siebie żadnego dźwięku. Po prostu zwiotczał, a jego ręce dyndały pod nim. Jego nieruchome ciało zostało podniesione z ziemi. Wstrząsnęło mną przerażenie. Krew eksplodowała, gdy stwór rozpostarł ramiona, rozrywając na pół martwego już pułkownika. Jego przesiąknięte krwią wnętrzności były rozrzucone po całym pomieszczeniu. Przez wszystkie lata mojej służby wojskowej nigdy nie widziałem niczego bardziej obrzydliwego. Nie mając czasu na opłakiwanie naszego poległego towarzysza, weszliśmy do kantyny i zamknęliśmy drzwi na klucz.
dziewczyny zaczęły płakać. Żadne z nas nie chciało rozmawiać o tym, co się stało, ani o tym, co było tego przyczyną. Pravena odezwała się, nadal płacząc. Musimy to zabić! Nikt nigdy nie przypuszczał, że na statek wypada spakować broń, ponieważ była to misja badawcza. Takie zdarzenie nigdy nie znalazłoby się w żadnym podręczniku. Zebraliśmy się we trójkę i otworzyłem drzwi. Moon krążył po pokoju i zauważył mnie. Wydał z siebie kolejny głośny pisk i rzucił się na mnie. W samą porę wróciłem do środka, a on zaczął dobijać się do drzwi. Znajdź coś, co zastąpi mi broń! Powiedziałem gorączkowo. Może nie będziemy jej potrzebować. To coś jest w pomieszczeniu z główną śluzą. W pokoju komunikacyjnym, naprzeciwko tych drzwi, jest konsola, która może je otworzyć. Powiedziała Pravena, wciąż trzęsąc się ze strachu. Otworzyłem drzwi, a stwór znajdował się na środku pokoju, stojąc nad pułkownikiem, jakby podziwiał swoją ostatnią ofiarę. Rzuciłem kawałek metalu obok niego, a stwór skoczył do miejsca, w którym upadł. Zebrałem w sobie całą siłę i determinację, jaką mogłem wykrzesać, i rzuciłem się w stronę drzwi do pokoju łączności. Stwór zobaczył mnie i zbliżył się na odległość kilku centymetrów, ale zdążyłem i zamknąłem za sobą drzwi. Moon jakby wiedział, co się zaraz stanie. Walił znacznie głośniej niż wcześniej, niemal rozpaczliwie. Użyłem konsoli pomocniczej, aby zwiększyć ciśnienie i wydmuchać śluzę powietrzną. Środowisko za drzwiami brzmiało jak tunel aerodynamiczny. Uderzenia ustały. Słyszałem, jak gorączkowo wbija się w ziemię, przed głośnym świstem, gdy bezradnie wyleciał przez śluzę. Ponownie uszczelniłem śluzę powietrzną i zwiększyłem w niej ciśnienie. Po otwarciu drzwi okazało się, że zarówno stwora, jak i pułkownika już nie ma, a w ziemi i wokół śluzy pozostały głębokie ślady pazurów. Ku mojemu przerażeniu spojrzałem w górę i okazało się, że stwór całkowicie zdemolował pokład dowodzenia. Wszystkie konsole były zniszczone i nie dało się ich użyć. Byliśmy bezradni, nie mogąc sterować statkiem. Zawołałem dziewczyny, żeby wyszły, bo było już bezpiecznie. Obie podzieliły moją zszokowaną minę, gdy zobaczyły zniszczenia. Możemy aktywować napęd z pomieszczenia reaktora? Zapytałem Pravenę. Tak, ale nie będziemy mieli kontroli nad nawigacją. Odpowiedziała sceptycznie. W pośpiechu udaliśmy się do sterowni reaktora. Pomieszczenie to nie różniło się od reszty statku. Miało przemysłowy wystrój. Pravena użyła swojej magii i spróbowała naładować pierścienie przed kolejnym wybuchem. Nie było wiadomo, które z nas zmieni się w to coś. Jej palce stukały o konsolę w nieludzkim tempie. Zamarła. Nie. Nie, nie, nie! Krzyknęła Pravena. Co? Elizabeth i ja odpowiedzieliśmy jednogłośnie. Pierścienie się nie ładują. Stwór musiał trafić w jeden z nich, kiedy wylatywał ze śluzy. Powiedziała z wyrazem porażki na twarzy. Czułem się tak, jakby cały wszechświat chciał nas zabić. Cała nasza trójka podeszła do okna. Byliśmy w szoku, gdy odkryliśmy, że na boku jednego z pierścieni jest głębokie pęknięcie. Oznaczało to, że jedyną szansą są silniki główne. Mogliśmy udać się wystarczająco daleko i spróbować naprawić pierścienie za pomocą spaceru kosmicznego. Nie wiedzieliśmy, jak daleko sięga impuls, więc nie traciliśmy czasu na uruchamianie ich z pomieszczenia reaktora. Pravena skierowała całą dostępną moc do silników, łącznie z energią z systemu podtrzymywania życia. 30 minut później lecieliśmy już na tyle szybko, że mogłem dostrzec, jak organiczna gwiazda powoli odpływa. Do następnego wybuchu pozostało 15 minut. Nie mogąc nic więcej zrobić, schroniliśmy się we trójkę, oddzielając się od siebie drzwiami na wszelki wypadek, gdybyśmy nie byli wystarczająco daleko od gwiazdy.
Silniki wciąż pracowały. Utrzymywaliśmy stały kontakt za pomocą wewnętrznego systemu komunikacyjnego. Elizabeth obserwowała, czy nie doszło do wybuchu. Nigdy w życiu nie byliśmy tak przerażeni, bo wiedzieliśmy, co się może wydarzyć. Nasz los był nieunikniony. Wybuch nastąpił i minął. Obydwie znów zaczęły płakać. Z tego, co mogłem stwierdzić w tej chwili, wszyscy byliśmy bezpieczni. Odetchnąłem z ulgą, bo to był jeden problem, którym nie musieliśmy się już przejmować. Jedna z nich przestała płakać. Elizabeth? Zawołałem. Jestem tu, James. Jestem tu. Odrzekła zapłakana Elizabeth. Z głośników wydobył się znajomy pisk. Był tak głośny, że moje bębenki uszne niemal nie pękły. Zawołałem Pravenę. Było już dla niej za późno. Była w pokoju z kapsułami. Elizabeth była jedyną rzeczą, o której wtedy myślałem. Miałem czystą drogę, aby się do niej dostać. Była w pokoju łączności. Poszedłem tam i dołączyłem do niej. Została nam godzina. Oboje wiedzieliśmy, że bez Praveny nie ma szans na naprawę pierścienia. Pravena zaczęła dobijać się do drzwi, gdy transformacja dobiegła końca. Piszę te słowa z pokoju Elizabeth. Nie wiem, czy moja historia dotrze na ziemię. Nawet gdyby dotarła, byłoby dla nas za późno, ponieważ komunikacja z prędkością światła trwa całe 4 lata. Jesteśmy po prostu zbyt daleko. Pravena wyważyła drzwi z pokoju kapsuł. Wie, gdzie jesteśmy i próbuje zrobić to samo z tymi drzwiami. Nie wiem, ile czasu nam zostało. Nie wiem, co dopadnie nas pierwsze. Pravena czy następny wybuch. Wiem tylko, że nie chcemy zginąć ani w jednym, ani w drugim przypadku. Zastanawiam się nad spuszczeniem powietrza z tego pokoju. Elizabeth zgodziła się i zaczęła niekontrolowanie szlochać. Obejmuję ją jedną ręką, a drugą piszę te słowa. Powietrze jest coraz rzadsze. Człowiek może przeżyć około 6 minut bez tlenu. Jest to śmierć w męczarniach, ale to o wiele lepsze niż tamta alternatywa. Nie żałuję, że wyruszyłem na tę misję, podobnie jak Elizabeth. Mamy szczęście, że możemy uczynić nasz świat dumnym. Jeśli czytasz tę wiadomość, trzymaj się z dala od Proximy Centauri. Nie jest tym, czym się wydaje. W pomieszczeniu nie ma już tlenu. Elizabeth straciła przytomność. Jestem zdruzgotany, ale wiem, że to nie potrwa długo. Została mi tylko jedna rzecz do zrobienia. Wyślij.